Ruszyły prace projektowe modernizacji dworca w Wejherowie wraz z terenem przyległym. Planowany termin zakończenia prac projektowych to 4. kwartał 2017 roku. Głównym celem inwestycji jest jak najlepsze dostosowanie dworca do potrzeb pasażera i zapewnienie najwyższych standardów obsługi. Kompleksowa przebudowa obiektu oznacza gruntowną modernizację wnętrza, elewacji i dachu budynku oraz wymianę wszystkich instalacji, okien i drzwi. Powiat wejherowski w ramach realizacji swoich zadań własnych zagospodaruje pierwsze piętro i poddasze dworca z przeznaczeniem na cele kulturalne i edukacyjne. Zostanie zainstalowana winda. Powstanie mała sala konferencyjna z przeznaczeniem na wystawy, spotkania, minikoncerty, spektakle teatralne. W dworcowym budynku będą też dwa działy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, dział fotograficzny i dział historii miasta. Ponadto uporządkowany zostanie teren przyległy dworca. Ze względu na zabytkowy charakter budynku wszystkie prace będą konsultowane z konserwatorem. Modernizacja dworca realizowana jest przy ścisłej współpracy z władzami powiatowymi i miejskimi. Ponadto inwestycja wpisuje się w szerszy projekt miasta, które zamierza w bezpośrednim otoczeniu obiektu stworzyć węzeł komunikacyjny.